Siemanko wszystkim, witam was kochani serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami seria pytania od widzów. Padło takie pytanie, gdzie kupić wędkę zanętową, gdzie kupić rakietę zanętową? Często też na łowiskach pytaliście, w jaki sposób ja nęcę, jak najlepiej nęcić, czy koszyczki, czy woreczki PVA, a więc na to pytanie wam na szybko odpowiem. Odnośnie drugiego pytania, czyli czy koszyczki, czy woreczki, zdecydowanie wam nie polecam, moi drodzy, żadnej z tych opcji do nęcenia, ponieważ jest to niewygodne. Przede wszystkim, jeżeli będziecie mieli brania, jeżeli łowicie na 3, na 4 wędki, no nawet na 5 i mielibyście mieć koszyczki, to za każdym razem, kiedy wyciągniecie jakąś rybę, ten koszyczek będzie przed kolejnym rzutem, będzie wam się automatycznie napełniał. A w tym czasie wyobraźcie sobie, co trwa parę sekund. I wyobraźcie sobie, że w tym czasie macie branie na innej wędce i jak najszybciej musicie zaciąć. Więc możecie stracić rybę. W jaki sposób nęcić? Właśnie przez rakietę zanętową. Według mnie nie ma lepszego sposobu do nęcenia niż rakieta zanętowa. A odpowiadając na pytanie kolegi, gdzie taką rakietę można kupić? No to moi drodzy, oczywiście w sklepie. W sklepie wędki i na samym dole macie takie coś jak wędki typu spot. Z D pisane. Jak widzicie, ja mam wędkę Power Launcher, tą najmocniejszą, gdzie ciężar wyrzutu jest do 285 gram. No jeśli macie, nie polecam oczywiście kupować za monetki, odradzam. Także jeżeli macie ten 47 level, ja czekałem i tą pierwszą wędkę kupiłem jeszcze na delcie, tam słuchajcie, nęcąc, no to kupujecie sobie taką wędkę na 47 levelu. Tak? Ona ma ciężar wyrzutu do 190 gram, no ale musicie mieć odpowiednie oczywiście do tego, odpowiednią rakietę. Ale rakieta to nie wszystko, moi drodzy, bo do takiej wędki typu spot, wędki do nęcenia, musicie mieć bardzo dobry kołowrotek. Na szczęście te kołowrotki są, moi drodzy, tutaj w kołowrotkach spinningowych. Jakbyście sobie zobaczyli, zobaczmy na gdzieś niższym levelu, też w granicach pewnie 47. No proszę, w koło 50, 49, czy tam wcześniej też mi coś się tutaj... Griffon Spot, no nie, ten jest za monetki, czyli odpada. Czyli najbliższy kołowrotek, czyli żebyście tak naprawdę skonfigurowali wędkę do nęcenia, no to musicie mieć 48 level. A nawet mam, widzę, że w plecaku ten kołowrotek. Nie wiem dlaczego w sumie. No to ciekawe. No dobra, no zmierzam do tego, że jak widzicie jest coś takiego jak nawój. Tak? Macie przełożenie. Czekajcie, klikniemy sobie. Macie przełożenie, to jest tam nieistotne, ale macie coś takiego jak nawój. 145. To jest tak prędkość tego nawijania. Taki kołowrotek, Griffon Spot, to jest kołowrotek typowo do właśnie wędek typu spot i polecam wam taki kołowrotek. Jak widzicie, ja tutaj mi się odblokowało i nawet się nie zorientowałem, także kupię sobie prawdopodobnie teraz ten mocniejszy, bo trochę mi wolno zwija. Dlaczego dobry kołowrotek? Właśnie, moi drodzy, dlatego... Nie, więcej już nie ma takich kołowrotków, widzę. Czyli to jest najmocniejszy. No to właśnie widzicie przy nagrywaniu odcinka też sobie wymienię swój kołowrotek. To jest taki kołowrotek, który szybko będzie wam po prostu zwijał, że rzucacie i szybko zwijacie, rzucacie, szybko zwijacie i tak w kółko. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, moi drodzy, sprzęt wędkarski, rakieta. Tutaj macie feder, macie tutaj wszystkie koszyczki, te PVA. Tak jak mówię, nie polecam koszyczków zanętowych, to jest według mnie słabe rozwiązanie, mało opłacalne, nawet niesprawdzone, a rakieta. No ja w tej chwili, jak widzicie, już mam tą największą rakietę zanętową. No ty gdzieś jak masz niższy level, no to tutaj mini rakieta, to raczej bym jej nie polecał kupować. 25 gram to będziesz rzucać. Ale pamiętam, że moja pierwsza rakieta zanętowa, jaką na delcie kupiłem, właśnie była na 48 levelu, to była ta średnia. No, ponieważ jest tania, no to zaraz na 49 kupiłem kolejną, a na 50 kolejną. No jest jeszcze taka bardzo, bardzo duża jakaś rakieta, ją się gdzieś w prezencie dostaje, ale teraz nie pamiętam kompletnie, moi drodzy, nie pamiętam kompletnie, za co się tą rakietę dostawało. Chyba 90 gram. Za coś, za jakąś misję się dostaje w prezencie jeszcze większą rakietę. Także tutaj kupujesz, tak jak widzisz, sprzęt wędkarski i tutaj masz rakieta. Tak, feder i rakieta. I tu sobie kupujesz rakietę, wędkę kupujesz w wędkach typu spot. Proszę bardzo, wędki typu spot. Kupujesz taką jak możesz.
No i kołowrotki w spinningowych, nie wiem, czy tu możesz nawet zaznaczyć, jakbyś miał się pomylić, ale nie widzę możliwości tutaj wybrania, więc no tutaj musisz po prostu sobie nazwę zapamiętać tego kołowrotka. To jest Griffon spod. Oczywiście tak samo jak wędka się pisze spod przez d, to tak samo jak masz w nazwie spod, to jest właśnie ten kołowrotek do tego. No i tak jak mówię, no 48 level to jest najwcześniej, kiedy możesz taki kołowrotek kupić. On ma nawój, zobacz, 145. Gdybyś założył normalny kołowrotek, zwykły, na przykład taki lewiatan, on ma tylko 100 cm nawoju. Czyli to chodzi o czas, w jaki to się nawija, więc według mnie zdecydowanie, dlatego między innymi, jak widzicie, wymieniłem sobie kołowrotek, żeby miał nawój 155, żeby bardzo szybko mi się nawijał, żeby szybciej się nęciło. No i to myślę, że odpowiedziałem odnośnie wędki do nęcenia, jak ją skonfigurować. Możecie zobaczyć, jak to wygląda jeszcze w praktyce u mnie. Proszę bardzo, mam wędkę launcher spot tą do 22 kg. No teraz będę zmieniał kołowrotek, no to też zrobię to, moi drodzy, od razu z wami. Pod odcinek, moi drodzy, dla widza będzie nawój 155 cm, a poprzednia wędka miała nawój 145. No niby to jest 10 cm różnicy, ale robi to różnicę, nie? No i skoro jest wytrzymałość 21, to myślę, że moi drodzy tutaj sobie też... Aha, i co do żyłki, no tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką tutaj żyłkę założycie. Możecie nawet mniej słabszą żyłkę założyć, bo przecież na tym nie łowicie ryby, tak? Jak wam zostają jakieś śmieci, resztki, jeśli chodzi o żyłki, które szkoda wam wyrzucać, to zakładacie na to, ona się zużyje, potem ją wywalacie. Ja tak robię, moi drodzy, bo generalnie żyłka tu nie ma znaczenia większego. Lepiej, żeby na pewno była słabsza od kołowrotka, od wędki, żeby wam się wędka tak nie niszczyła. Ale przecież na tej wędce, moi drodzy, nie łowicie, prawda? No i kiedy już zrobicie oczywiście zanętę, no bo to też dotyczy tematu rakiety zanętowej i całej wędki zanętowej. Kiedy już jesteście na łowisku, bo jest bardzo ważne, moi drodzy, to też jest bardzo ważne, żebyście mogli zmieszać zanętę, musicie być na łowisku, tak? Jeżeli zmieszacie tą zanętę, to ona ma określony termin ważności, czyli jeżeli byście przesunęli nockę, to ta zanęta wam się przeterminuje, nie będzie jej, zmarnuje się, więc musicie ją jakby w ciągu doby zużyć. Ja zazwyczaj, no akurat na karpiach, zużywam w ciągu tam jednej godziny czasu gry, no bo ją nią donęcam. Ale jak już zrobicie tą zanętę, no ja tutaj w tej chwili nie mam, no ale powiedzmy w tych zanętach wam się tutaj takie kuleczki pokażą, załóżmy, że gdzieś tu na początku. Pokażą wam się takie kuleczki właśnie i te kuleczki musicie tutaj wsadzić w jedno oczko, w drugie oczko i w ten sposób macie zapełnioną rakietę, rzucacie, potem możecie rzucać wędki, donęcać i jakby to wam nie przeszkadza w łowieniu, no bo rzucając taką rakietą zanętową, możecie ją we wodzie zostawić, jak wam branie jest na jednej wędce, no i wyłowić tą rybę, rzucić sobie z powrotem wędkę normalną, wyciągnąć rakietę. A jeżeli mielibyście, tak jak mówiłem na początku, te koszyczki zanętowe, te pierdołki, no to w momencie, kiedy byście wyłowili rybę, on by się automatycznie napełniał, tracilibyście parę sekund i mogłaby wam ryba po prostu uciec. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie najlepiej, jak potrafiłem. Będzie bardzo miło, jak zostawicie jakiś komentarz, łapkę w górę, no i udostępnicie całą serię poradników, całą playlistę w ogóle levelowania konta swoim znajomym. Także mi będzie bardzo miło. Zobaczcie, mam 62 level, a seria, którą wrzucamy z levelowania konta, jestem tam na 40 którymś levelu. Także to jest z lekkim opóźnieniem, bo nagrywam po kilka odcinków dziennie. Także nie będę wam zdradzał, co, gdzie teraz nagrywam. Sami odkrywajcie, gdzie jestem, gdzie mnie widzicie, gdzie mnie spotykacie, to domyślicie się, gdzie, co nagrywam. Także wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru, czy tam nocki, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się, cześć.